Jednym z głównych tematów dzisiejszych czytań jest motyw gościnności. W usłyszanej przed chwilą Ewangelii usłyszeliśmy o tym, jak Chrystus odwiedził swoich przyjaciół, Marię, Martę i Łazarza. I gdzie się z nimi spotkał? Jezus przyszedł do pewnej wsi, tam niejaka niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swojego domu. Pan Jezus często spotykał się z ludźmi w ich mieszkaniach, jak w tym przypadku, tak i w przypadku na przykład świętego Piotra, czy też innych osób, które odwiedzą w ich domach. Ale Pan Bóg także wybiera inne miejsca, żeby się spotkać z człowiekiem. Gdzie Bóg spotkał się z Abrahamem? Pan ukazał się Abramowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie i oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi. Przyniosę trochę wody, Wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewami. Pan Bóg odwiedza Abrahama. Trzy postacie przychodzą do niego. Być może był to Bóg z aniołami, być może były to trzy osoby Trójcy Świętej. Ale gdzie się spotykają? Właśnie pod drzewami, dokładnie pod dębami, tam gdzie był cień i można było na spokojnie porozmawiać przez dłuższy czas i zjeść posiłek. Bóg korzysta z przyrody, aby się spotkać z człowiekiem. Natura, otaczający nas piękny świat, mają nam nie tylko pomóc odkryć Boga Stwórcę, ale także stają się miejscem, gdzie możemy nawiązać z Nim relacje. Refren psalmu zapewnia nas o tym, że Pan Bóg odwdzięcza się gościnnością za gościnność. W refrenie powtarzaliśmy takie słowa: prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. Kim jest człowiek prawy? Człowiek prawy to między innymi taki, który na ziemi pragnie w swoim życiu gościć Boga. Chce, aby Pan Bóg był w nim obecny. To ktoś, kto dba o swoje sumienie między innymi przez systematyczną i dobrą spowiedź świętą. Co zrobić, aby dobrze przeżyć sakrament pokuty i pojednania? Mamy pięć warunków dobrej spowiedzi, a pierwszym z nich jest rachunek sumienia. W różnych książeczkach w internecie mamy propozycję rachunku sumienia, który ma nam pomóc przypomnieć sobie grzechy, lepiej zaglądnąć do naszego sumienia. I warto z tych podpowiedzi, z tych propozycji korzystać. Dzisiaj chciałbym się skupić na dwóch zagadnieniach z rachunku sumienia. Z racji bliskiego wspomnienia świętego Krzysztofa, który jest patronem kierowców, święcimy dzisiaj pojazdy. Przy tej okazji warto się zastanowić, czy podczas rachunku sumienia przy spowiedzi świętej poruszamy kwestię łamania przepisów ruchu drogowego. Prawurowa jazda samochodem, motorem, jazda pod wpływem alkoholu. Narażanie siebie i innych to grzech przeciw przykazaniu nie zabijaj. Nie zabijaj to również nie niszcz zdrowia i życia swojego oraz innych. Nie zabijaj to nie narażaj zdrowia i życia swojego i innych. I druga kwestia. Jak już wspomniałem, natura jest przestrzenią spotkania Boga z człowiekiem. Otaczający nas świat nie jest naszym ludzkim wytworem, ale prezentem, domem, jaki otrzymaliśmy od Pana Boga, by w nim zamieszkać i mądrze zarządzać. Gdy zatem ktoś niszczy przyrodę, niszczy prezent, jaki otrzymaliśmy od Boga. Jak byśmy się czuli, gdybyśmy komuś dali upominek, a ta osoba na naszych oczach zniszczyłaby ten dar? Byłoby nam bardzo przykro.
Zatem co musi czuć boskie serce, gdy widzi, jak ludzie niszczą przyrodę? Zatem niszczenie środowiska jest grzechem. Zatruwanie, zaśmiecanie przyrody jest grzechem nie tylko przeciw Bogu Stwórcy, ale także przeciw bliźniemu. Kiedy przez różne zanieczyszczenia, odpady, śmieci zatruwamy powietrze, wodę, glebę, to szkodzimy własnemu zdrowiu i innych. Przecież to prowadzi do wielu chorób. Mamy tu więc do czynienia z grzechem przeciw przykazaniu nie zabijaj, czyli nie niszcz zdrowia swojego oraz innych. Oczywiście żyjemy w czasach, gdy niemożliwe jest dbanie o czystość środowiska na 100%. Przecież prawie każda rodzina używa samochodu, który wytwarza spaliny. W zimie każdy korzysta z ogrzewania, bezpośrednio paląc w piecu lub czerpiąc energię z różnych ciepłowni. Takie sprawy są nieuniknione. Jednak czym innym jest na przykład palenie w piecu drewnem czy węglem, a czym innym bardzo częste palenie śmieci, na przykład plastików. A warto zaznaczyć, że i tak trzeba zapłacić za wywóz śmieci. Czym innym jest, gdy komuś przez przypadek wypadnie z kieszeni papierek, a czym innym, gdy ktoś wywozi śmieci do lasu czy wyrzuca do rzeki? Przykry jest obrazek, gdy na kempingach czy miejscach, gdzie rozpala się ogniska, po imprezie zostaje mnóstwo śmieci. Kiedyś w internecie widziałem na ten temat ciekawy opis. Miałeś siłę przynieść pełne, miej siłę zabrać puste. Każdy i każda z nas jest zobowiązany, by dbać o przyrodę i tak wychowywać dzieci i młodzież. Pamiętam, gdy byłem dzieckiem i szedłem z mamą do sklepu na zakupy, a ona kupowała mi wafelkę czy cukierki, to zawsze mówiła: papierek do kieszeni, a potem do kosza. Ktoś może powiedzieć: ale ja nie popełniam wielkiego zła, gdy spalę trochę plastiku, przecież potężne fabryki o wiele bardziej zanieczyszczają powietrze czy wodę. To prawda. Różnica pomiędzy pojedynczym domem a dużą fabryką jest kolosalna. Również odpowiedzialność moralna jest inna, uwzględniając, jeśli trzeba, różne okoliczności. Każdy, kto odpowiada za na przykład fabrykę, jest obowiązany, aby w jak największym stopniu ograniczyć zanieczyszczenie środowiska. Jednak gdyby każda z pojedynczych osób, rodzin zaczęła jeszcze bardziej zwracać uwagę na to zagadnienie, to stopień czystości powietrza, wody i gleby byłby ogromny w skali całego świata. Oczywiście nie chcę wskazywać, kiedy, jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, kiedy możemy mówić już o grzechu. Kiedy jest to grzech lekki, a kiedy ciężki, śmiertelny. To wszystko jest do indywidualnego rozpatrzenia. Temat ochrony środowiska jest bardzo szeroki. Chciałbym jedynie, abyśmy wszyscy byli bardziej uwrażliwieni na tym punkcie, także wtedy, gdy robimy rachunek sumienia. I na koniec pragnę zwrócić uwagę na pewną, może śmieszną, dziwną, a może tragiczną postawę niektórych grup społecznych, które z jednej strony bardzo bronią przyrody, zwierząt, roślin, jednak z drugiej są za aborcją, za niszczeniem korony stworzenia, jaką jest człowiek. Wydaje mi się, że system wartości tych osób jest mocno zdeformowany. Bóg, stwarzając świat, nadał mu pewną harmonię, porządek. Trzeba zawsze pamiętać, że stworzenie jest stworzeniem i nie można minerałom, roślinom, zwierzętom, planetom, siłom fizycznym nadawać boskich cech i oddawać im czci, jak czynią to wyznawcy różnych sekt i religii. Taka postawa jest po prostu absurdalna. Abraham powiedział do swoich gości: przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. I my, odpoczywając na łonie natury, pamiętajmy,
że może ona być przestrzenią nawiązania z Nim pięknej relacji. Amen. Wyznajmy naszą wiarę.